Halo, witam Was. Mam na imię Zbyszek. Serdeczne pozdrowienia z Paragwaju. Jak zwykle słoneczny, chociaż ostatnio sporo padało. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo istotnym temacie. Zostańcie z nami. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za wiele pytań, które od Was zawsze otrzymujemy w formie pisemnej, jak i również telefonicznej. Chodzi Wam przede wszystkim również o Polakach za granicą. Polska emigracja. Więc o tym chciałem w dzisiejszym odcinku porozmawiać. Też nas pytacie się, jak w końcu dojechaliśmy do tego Paragwaju. Skąd to wszystko się wzięło? I w tym odcinku krótko Wam o tym opowiem. Ok? Zostańcie z nami. A więc jak wielu z Was z pewnością już zauważyło i wie, pochodzimy z Polski, mamy polskie paszporty i z naszej generacji sporo osób wyjeżdżało gdzie? No właśnie, za granicę, a więc przede wszystkim do Niemiec, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, czy też w tamtych czasach też do Afryki Południowej. Myśmy wybrali tę krótszą drogę, a więc do RFN-u, wtedy był RFN, a więc do Niemiec. Chcieliśmy zostać, no nie wiem, rok, dwa, trzy, tak jak większość z Was zarobić, dorobić się trochę i wrócić do Polski. Stało się inaczej. Dlatego po ponad 20-letnim pobycie w Niemczech, gdzie praktycznie pracowaliśmy, to znaczy ja, moja żona Gosia, tak jak pewno z większość z Was, trzeba powiedzieć, praca to mało powiedziane. W Niemczech trzeba było dobrze zasuwać i praktycznie z mojego punktu widzenia było to co najmniej 12 godzin dziennie, jeżeli nie więcej, aby po prostu w życiu do czegoś dojść. I oczywiście tak jak wszyscy nauczyliśmy się języka, czy tak jak większość właśnie wówczas emigrantów, oczywiście język jest sprawą podstawową, dlatego nauczyliśmy się języka niemieckiego tak, aby tam odnieść sukcesy. Ale szczerze mówiąc, po ponad 20 latach pobytu w Niemczech zastanowiliśmy się i stwierdziliśmy, że dobre czasy się skończyły. Przynajmniej w Niemczech. Tak zwany kapitalizm też nie jest tym, co sobie wyobrażaliśmy. Człowiek praktycznie w większości, przede wszystkim od roku, powiedzmy sobie, no po zjednoczeniu Niemiec, po roku 89, zaczął się wielki spadek. Równia pochyła. Czyli tak, trzeba było więcej pracować, a mniej zarabiać. Więcej godzin trzeba było poświęcić na to, aby zarobić te pieniądze. A więcej wydawało się na wszelkiego rodzaju podatki i opłaty, które naprawdę szły niewspółmiernie w górę i były bardzo wysokie. A więc pytanie, jeżeli w Niemczech nie byliśmy zadowoleni, w związku z tym gdzie? I tu zadawaliśmy sobie wiele pytań. Gdzie wyemigrować dalej? Ewentualnie był brany pod uwagę również powrót do Polski, gdzie do dzisiaj mamy ziemię. Także tą sprawę ewentualnie braliśmy pod uwagę, ale z pewnych względów na razie ją odrzuciliśmy. Poza tym, kraje europejskie, czy nazwijmy to kraje Unii Europejskiej, odpadały absolutnie, bo po prostu to nie wchodziło w rachubę. A więc, jeżeli nie Unia Europejska, to gdzie? Właśnie. I tutaj zadaliśmy sobie dobre pytanie, dokąd możemy dalej wyemigrować, aby praktycznie spokojnie żyć. Widzę, że coś to oświetlenie nie działa, czyli poczekajcie sekundkę, muszę się gdzie indziej przeprowadzić. Tutaj chyba trochę lepiej wygląda. A więc powracając do tematu. Dlaczego tak krótkowzrocznie patrzeć i emigrować do krajów bliskich? Co było dla nas decydującą kwestią? Spokój, to znaczy znaleźć państwo, znaleźć kawałek ziemi, gdzie możemy spokojnie żyć bez żadnych wielkich problemów.
Sporo szukaliśmy o tym, może w następnych odcinkach, ale w końcu trafiliśmy do Ameryki Południowej i do Paragwaju. Jest to państwo, które jest większe, że tak powiem, od Niemiec i Szwajcarii pod względem powierzchni, a ma około 7 milionów mieszkańców. A więc tutaj żyjemy od 2003 roku, ale ponad 16 lat i jesteśmy super zadowoleni. Więc jeżeli szukacie waszego miejsca na świecie, dlaczego nie przyjedziecie, nie odwiedzicie nas i może też kupicie kawałek ziemi i zostaniecie w Paragwaju i znajdziecie swój raj na ziemi. Właśnie. My taki mały stworzyliśmy i jesteśmy super zadowoleni. Więc jeżeli macie pytania, co dalej z emigracją, co dalej z życiem za granicą, proszę wszelkiego rodzaju pytania pod wideo. I jeżeli kanał jeszcze nie subskrybujecie, oczywiście do góry i szybko subskrybować. I czekamy na wasze pytania, jak zawsze z lewej strony inne wideo, które mogą was zainteresować. A więc trzymajcie się, do następnego razu. Ze słonecznego Paragwaju żegna się Zbyszek. Cześć, na razie.